i będę robił w piwnicy, panie Marcinku, bankrotę. Widzę tak, ale chciałem, bo pan jeździ po kraju, panie Marcinie, chciałem skonsultować. Czy tak, sztuka się w ogóle nie opłaca, a 200 znowu jak kobieta zobaczy w spożycie, to woła kierowniczkę. Ludzie, 200! Potem to prześwietlają, rysują flamastrami pod nieblak. A jak ja, panie Marcinku, mam się sprawdzić resztę, prześwietlić? Więc, panie Marcinie, napięk się pan coś powie. Sąsiad, ja sobie wymyśliłem, że robił banknoty 150. To przecież moja racja była identyczna, jak państwo. Tu myślałem, że zwariuję. 150, tak jest. No to pan mi da znać sąsiedzie, jak pan wykona pierwszą próbę. Dwa tygodnie temu. Czy leciał starszy człowiek? Panie Marcinie, ale się zrobiło zamieszanie. Mówię panu, lato zranie. Ale co, co? Chyba panie Marcinku, taką natłukłem wstępę 150. Na egzamin wybrałem, panie Marcinie, dzieliczkę. Nie obrażałem nikogo. To tak, że wasza rezyna, wasz koniec. I teraz tak. Wchodzę, panie Marcinku, na dworcu taki starszy pan, daj mi pan gazetkę i mazotką. I proszę pan, ja mu... Rozmieni mi pan 150? A on do mnie, może być dwa razy po 70. Każdy okres, jak może. Pytanie na komisji, co to znaczyło, już nie wytrzymuje. A pani to nigdy nie miała, tak już nie wytrzymała. Sąsiad mój mówi, patrz pan, panie, jak to wylazło, jak się szybciutko zabrał za zmianę Donaldinho, a jak zaczął wszystko wymieniać, czemu tak szybko? A moja sąsiadka, zgodnie z tym, jak nie oni, to nikt. W każdym razie, proszę państwa, bardzo państwa proszę o cierpliwość. Wczoraj, proszę bardzo, panie kryptonim Drzewko, przewodniczący komisji, kryptonim Drzewko, Kryptonim Drzewko, co pan ma do powiedzenia? Chciałbym oświadczyć, że nie jestem sprawcą afery. I jeszcze chciałbym... A telewizja przebitka do sali numer 9, a tam Donaldinho po prostu rezygnuje z takiego prymitywnego wyścigu. Piosenka o jednorękich bandytach. Ja z ulicy na ulicę, z całym majdanem z sobą taszczę. Moment, moment. Będzie wazelinka, zmieniamy tekst. Przy jakiej ulicy jest dużo miasta? No to nie, to szybko. Przepraszam? Tarasia, okej. Okay. Ja z ulicy na ulicę, z całym majdanem. A, ten, wydział finansowy jest też... Ja z ulicy na ulicę, cały majdan z sobą taszczę, a pamiętam kamienicę. Nawet fajnie będzie. Przy Karasia. Moment, moment. Numer. 11. Nie taka, że była wazelinka. Przepraszam? 11. 11. Genialne! Nawet będzie ryj. Nawet autor by skupiał, że pisał o Leśnie. A pamiętam kamienicę. Przy Karasia. 11. Tam pod oknem, ostatni raz. Główna księgowa urzędu. Wszystko. No zaczął pan, to już niech pan kabluje do końca. On się teraz winny zorientował, że za dużo powiedział. Teraz udaje, że nie jest zeszła.